I zobaczcie, jest pierwsze pytanie. Z jakich sieci społecznościowych korzystasz? Te pytanie też powinniście mieć na swoich telefonach komórkowych. I możemy z palca spokojnie wpisać. Mamy, zobaczcie, cztery miejsca na odpowiedzi, tak? Śmiało można pisać. I zwróćcie uwagę na to, jak to się animuje. Jak dodajecie nowe rzeczy, co tam się dzieje na tym ekranie. Słuchajcie, fantastycznie to wygląda. Fantastycznie to wygląda, jeżeli korzystacie z tego w klasie na dużym ekranie. Jeżeli macie jeszcze tych 20 czy 25, czy może trochę więcej nawet uczniów w klasie, to naprawdę w sposób rewelacyjny można to pokazać. Zobaczcie też, że w prawym dolnym rogu mamy informację, ile osób oddało swoje głosy. Ja widzę, że 8 osób zagłosowało w tym momencie, czyli też mam pewną informację taką, czy jeszcze poczekać z tym pytaniem, czy jeszcze komuś się nie udało, czy już właściwie wszyscy zagłosowali. No bo jeżeli wiem, że w klasie mam 25 osób i tutaj jest cyferka 25, to znaczy, że wszyscy. Jeżeli jest cyferka 23, to przypuszczam, że też wszyscy, no może komuś tam się coś przycięło, bo różnie to bywa. Także jeszcze raz podkreślam, te animacje są fantastyczne i fantastycznie widać to na dużym ekranie. No dobra, spróbuję przejść w takim razie dalej. Pamiętacie, drugie pytanie. Tu mamy, zobaczcie, skalę i to też się powinno pojawić na waszych telefonach komórkowych. I zobaczcie, jak fajnie na telefonie można przesuwać tę skalę. I zobaczcie też na animacje, które się pojawią na dużym ekranie. Oczywiście trzeba skalę przesunąć, kliknąć na dole Submit i spróbujcie, co się dzieje na ekranie. Znowu podkreślam to, że fantastycznie to wygląda na dużym ekranie, jeżeli macie tych 25 uczniów. A oni w tym momencie odpowiadają wam na te pytania. Już wiemy, kto się zgadza, kto się nie zgadza, czy sieci społecznościowe pomagają w nauce, czy budują wizerunek, czy zajmują czas, czy są niepotrzebne. Widzę, że 8 osób, tak? Jeszcze ktoś tam próbuje głosować, śmiało. 9. Widzę, że dla was wszystkich sieci są potrzebne, bo 2,4 to jest średnia. To są odpowiedzi, że są niepotrzebne. A budują wizerunek aż 7. No, 6,1 pomagają w nauce. Jeszcze widzę, nie wszystkim się udało. Dobra. Dobra, słuchajcie, mieliśmy, pamiętacie, dwa pytania quizowe. Te quizy wyglądają bardzo podobnie do quizów, które pewnie znacie z Kahoota, natomiast też zwróćcie uwagę na pewne elementy, które tutaj się pojawiają. Czyli jeżeli przejdę dalej, patrzcie, pojawi się pytanie quizowe na dużym ekranie i na telefonach komórkowych i patrzcie, że każdemu z was, tak trochę z przymrużeniem oka, będzie przyporządkowana jedna ikonka. Zobaczcie, na telefonie też zobaczycie swoją ikonkę. Ja na przykład mam na telefonie arbuza, no i muszę wpisać swoje imię, tak? Czyli do ikonki, do porządku, dopiszemy swoje imię. Enter your name, ja piszę Tomek. Join quiz, ja już jestem dodany i czekam na pierwsze z dwóch pytań. To jest napisane na telefonie. Waiting for players, czekamy na wszystkich graczy, macie swoją ikonkę, widzę, że ktoś ma tam bałwana w znaczeniu zimy, której nie ma. Ktoś ma fajną rybę, ktoś ma pieska, ktoś ma misia koalę, ktoś ma czarne stopy. Hmm.
Jest 11 osób. Nie ma jeszcze wszystkich. Też nie mam wiedzy, czy udało się wszystkim tutaj dostać. Jeżeli ktoś ma jakiś kłopot taki i chce o tym napisać na czacie, to też zapraszam. Dobra, słuchajcie, ja wystartuję ten quiz, dobrze? Wystartuję ten quiz. Zobaczcie, że tutaj można kliknąć Start Quiz, czyli ponieważ ja stworzyłem tą prezentację, ten quiz, to klikam Start Quiz. Zobaczcie, na telefonie pojawił się napis, klikaj szybciej, to w tym momencie zdobędziesz więcej punktów. I mamy pierwsze pytanie, największa sieć społecznościowa to, zobaczcie, że w lewym dolnym rogu biegnie czas, w prawym dolnym rogu widzimy ilość uczestników, którzy odpowiedzieli. Tak? No i zobaczymy, jak odpowiedzieliśmy. Tak, czas się skończył. 7 osób Facebook, 1 osoba Twitter, 2 osoby Snapchat i widzimy, zobaczcie, znakiem takim czek zielonym, że to była poprawna odpowiedź, tak? No ktoś tutaj Twittera zaznaczył, ktoś zaznaczył Snapchata, ale celowo prosiłem o to, żebyśmy też mogli zobaczyć różne odpowiedzi. I znowu zwracam uwagę na tą animację, jak to się prezentuje, jak to się pokazuje. Czyli patrzcie, z tymi pytaniami dotyczącymi jakichś preferencji, czyli można powiedzieć takimi pytaniami ankietowymi, bardzo fajnie można połączyć pytanie quizowe. No ja zaznaczyłem Snapchata, więc u mnie jest wrong answer, niestety, no ale przechodzę do kolejnego w takim razie, do kolejnego pytania. Drugie pytanie jest społeczne, było, jaka jest najmniejsza sieć społecznościowa. I zobaczcie, że, aha, jeszcze zobaczymy drabinkę, o której powiedziałem, o tym, ten leaderboard, zobaczcie, i tutaj widzimy poprawne odpowiedzi i prędkość się liczyła. I fastest była pani Ewa, 961 punktów, gratuluję, ale Tomek, Dominik i Paulina, niestety 0 punktów. Ale gratulacje dla pani Ewy. No dobra, przechodzę na pytanie drugie, to też było pytanie quizowe. Tu nic mi do głowy nie przychodziło. Słuchajcie, all correct answers give max points. Dobra, najmniejsza sieć społecznościowa to... I tutaj załóżmy, że nie znamy odpowiedzi. I zobaczcie, ta odpowiedź to powinna być odpowiedź napisana z palca. Tak? I zobaczcie, wpisz swoją odpowiedź. Mieliśmy 20 sekund, zostały 3, 2, 1. Czas się skończył. I zobaczcie, mamy takie odpowiedzi i mamy prawidłową odpowiedź. Czyli ta prawidłowa odpowiedź, którą wpisałem jako prawidłowa, pojawia się na dole, a tutaj widzimy, które odpowiedzi zostały ustalone jako przez osoby, które brały udział w tym quizie. Dwie osoby odpowiedziały Twitter, dwie osoby odpowiedziały Facebook, no 3 osoby odpowiedziały Snapchat. Ciekawe, skąd wiedziały, że to akurat Snapchat był tą prawidłową odpowiedzią. No dobra, czyli zobaczcie, a ja widzę, że 7 osób wzięło udział. To jest tutaj trochę mniej niż osób, które było. 7 osób wzięło udział. Słuchajcie, jeżeli jest jakiś kłopot, to prośba też, żebyście tutaj napisali, że jest coś za szybko, a nie widzę kodu, pani napisała to wcześniej, widziałem. A problem z łącznością, czy komuś to coś tam padło, tak? Bo ja tu mam podgląd i widzę, że cały czas działa wszystko, ale był, rozumiem, że już jest dobrze. Tu też kogoś wyrzuciło. Chodziło o telefon komórkowy, czy o komputer? Bo może mogłoś, fajne narzędzie, ale mam wolniejszy internet. O, komputer. No słuchajcie, może się tak zdarzyć, ale dobra informacja jest taka, że nagrywamy wszystko i będzie do tego dostęp i będzie możliwość odtworzenia tego na spokojnie jeszcze raz. No dobra, czyli zobaczcie jeszcze raz Mentimeter, czyli zmierzyliśmy tym Mentimeterem pewne preferencje na dwóch pierwszych slajdach, sprawdziliśmy pewne umiejętności na dwóch kolejnych slajdach, no i ostatni slajd, który dodaliśmy, aha, jeszcze będzie leaderboard teraz, czyli taka drabinka, która nam pokaże, kto wygrał.
O, i mamy tą drabinkę i na tej drabince widzimy, że Kasper 1000 punktów, Ewelina 1000 i Kasper wygrywa. Kasper 1957 punktów, gratulacje. Jakaś specjalna nagroda by się przydała. Nie mogę pokazać, bo przygotowałem certyfikat z tego szkolenia, certyfikat eksperta, on tak będzie wyglądał, także Kasper go dostanie, Kasper dostanie ten certyfikat. No bo celem przecież tego szkolenia jest to, żebyście byli ekspertami w swojej szkole. Także gratulacje. No dobra, i mam ostatni slajd, to był slajd kontentowy. Przechodzimy na ostatni slajd. I zobaczcie, tutaj mamy do zobaczenia. Wyślij kciuk, jeśli się podobało. I zobaczcie, że mamy dwa kciuki. Można wcisnąć kciuk do góry, ale dla przekory wciśnijcie też kciuk na dół. Po to, żeby jakiś na dół poleciał. O, ja wysłałem kciuk na dół. Zobaczcie, że chciałem więcej kciuków na dół wysłać, a mogę tylko jednego wysłać. Także te kciuki na dół i kciuki do góry lecą. I to też jest jakiś taki feedback, no myślę, ciekawy dla osób, które przygotowały taki quiz, czy przygotowały tą prezentację, pewne podsumowanie pewnych działań w formie takiej trochę niestandardowej, czyli nie w formie, że coś musisz napisać, ale w formie po prostu kciuka wyciągniętego do góry albo na dół, a wszyscy w tym momencie wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, a napiszcie mi na czacie, czy był ktoś, dla kogo, kto znał ten program i korzysta z niego. Czy to dla was wszystkich to było nowość, czy był ktoś, kto zna ten program i korzysta z niego, bo jakby on nie jest bardzo popularny, natomiast nowe widzę. Natomiast no, uważam, że jest fantastyczny. Uważam, że jest fantastyczny i bardzo polecam gorąco robienie prezentacji w tym programie. Znam, ale nie korzystałem. Pan Dominik, świetnie. Pierwszy raz widzę, jest super, dla mnie coś nowego, super, nowe. Cieszę się bardzo. Co, ja myślę, że to jest jeden z takich programów, który przygotowany czy dla uczniów, czy na radę pedagogiczną dla innych nauczycieli, no myślę, że może wywrzeć wrażenie. Może pokazać tą pozycję, tą rolę nauczyciela jako eksperta w dziedzinie, bo ten program po pierwsze jest, on nie jest po polsku, tak? Czyli gdzieś tam język angielski, który no, dla wielu osób stanowi pewną barierę jeszcze. A nie jest, jak widzieliście, to bardzo skomplikowane. Ja domyślam się, że żeby takiej płynności nabrać w programie, to tak jak z każdym innym programem, po prostu trzeba zrobić ze dwie, trzy prezentacje, a potem czwarta, piąta, szósta, tak, dopisać do kolekcji przydatnych apek. Pani Ewelina korzystała na szkoleniu, w którym uczestniczyła.